moi drodzy. Kolejny dzień, kolejna przygoda, ale tym razem ruszamy, nie ruszam sam w tą podróż, bo jedziemy na południe z moim koleżką Asanem. Salam alaikum. Wa alaikum salam. The big adventure is coming, bro. Yeah? Big adventure is coming. Yeah, obviously. Słuchajcie, mój koleżka jest początkujący, więc trochę on jest moim przewodnikiem, a trochę ja jestem jego przewodnikiem. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy wszystko zabrałem. Rzućcie okiem. Tutaj wszystko ok. Pod łóżkiem nic nie ma. Tutaj. Dobra, git. Nic nie... Tutaj chyba też nic nie zostało. Tutaj. Dobra, git. Spadamy, moi drodzy. Klucz? Ki? Yes, ki. Dobra, kluczyk jest. Zobaczcie, w jakim hotelu. To jest taka specjalna strefa VIP, gdzie masz, gdzie przykładasz do takiego tego, żeby było bardziej bezpiecznie. No i wychodzisz. Idę ziomkowi Li. Li to jest taki ziomek. Idę mu oddam kluczyk. Piekło jest tutaj. Zaczyna się. Ruszamy. Wychodzisz z hotelu, Czarek siedzi. Co tam Czarek jest? Ucho Czarkowi gdzieś tam odpadło. Chyba gryzł się z kimś. Ja wskoczę, wezmę jeszcze hajsik. Z 5000 taka. Żeby było na rozpustę. Przez dwa dni odzwyczaiłem się od tego tłumu i tego takiego zgiełku chaosu. Powiem szczerze, bo siedziałem w pokoju robiąc robotę, odpoczywając i dając sobie chwilę takiego wytchnienia. Tutaj koleżka, o kurde, prawie by przejechał, o kurde. Ładuje ziomek, idziemy za tym. Zawsze idź za tym, za koleżką, bo on toruje ci drogę. Wyobraźcie sobie, że mamy łódź. Ale mamy łódź, w sensie na południe, 3 godziny będziemy płynąć. Ale na dobrą sprawę, później mamy przesiadkę. I że, jako ciekawostka, ani ja nie wiem, ani mój ziomek nie wie, o której mamy tą łódź. Po prostu idziemy. Jest pierwsza, jest 13. No i idziemy na łódź. Jak będzie, to będzie. Jak na jedną zdążymy, no to będzie dobrze. Jak na dwie zdążymy, też będzie dobrze. No zobaczymy, jak to wyjdzie, moi kochani. No i jako ciekawostka kolejna, czy bilet mamy? Nie, nie mamy biletu. Bilet niby zabukowany, ale to chyba na słowo honoru ten bilet jest. Coś tutaj nie ten. Na słowo honoru w Bangladeszu wszystko. Zobaczcie, powiem wam, że ci chłopacy, jak mnie widzą, to wszędzie wzrok na mnie, siemandero, wszędzie wzrok na mnie, bo oni z mułek lepią. Co przez cały dzień robić ogólnie na ulicy? Ile można z koleczką? Siemandero, mama. Mama to jest tak jak u nas, siema wujeczku. Cześć, siemanko. Słuchajcie, mama to jest przyjaciel. Siemanderko. Mama to jest przyjaciel, jak chcesz do kogoś zagadać siema kierowniku, no to mówisz siema mama. Akcja wędka z pławik, koleżka podbija, ja tu jestem schowany za rybszą, koleżka negocjuje cenę, to jest ten, no jednak nie, no to ten, bo mój koleżka to jest dobry marketingowiec, on ogarnia, jak ktoś mu ładuje wysoką cenę, to on jest podróżnik. On nie bierze nic taką na pałę. Oszczędny chłopak bardzo, więc zawsze ogarnie jakiś dobrą cenę. Co ten świr? Co to? Pewnie mówi, dawaj, w ogóle wiesz, cena tutaj, cena nie gra. Good price? 50. I say that, but there is no. Co come on. Nie chcesz 60, ale tak, o, wiecie, nawet się potargować, nawet tak po prostu się potargować. To jest dobrze,
dla, wiecie, bo i tak później można na piwek dać, jak ktoś jest spoko, ale potargować się, żeby się pouczyć targować, bo na dobrą sprawę targowanie na ulicy to jest zarąbista szkoła życia i trzeba z tego korzystać. Nadajcie na to, mój koleżka kręci, zobaczcie, będziecie mogli obejrzeć sobie odcinek, dawaj, nie bój się, jest trochę, nieśmiały jest trochę, ale dobrze, niech się uczy. Każdy zawsze od czegoś zaczynał. Patrzcie na to, ale koleżka dowalił towaru, jakąś piankę wiezie, na rowerze, ja się kręcę, pomóc ziom? No. Na dynkę i elegancko, salam alejkum. I towar dostarczony. Ale oni muszą mieć problemy później w tym. 1.3 km left. Ludzie jak chcą zaczepić, angielskiego nie znają, to wiecie co robią? Takie dziwne w ogóle dziwne dźwięki wydają, takie wow. Żeby zwrócić na siebie uwagę. To ja nie reaguję na te dźwięki, bo jak gdybym reagował, no to bym przez cały dzień po prostu miał wokół siebie, wiecie, ludzi. No i koleżka się wbił na ten, młody, zobaczył, co to idzie za jakiś gość z kamerą, o co chodzi, kierowniku. To jest rozpierdziel z rana. Siema czarsony. Elo mordo. Zwilżyłem kapelusz. Namoczyłem, żeby chłodniej było. Ale za cholerę zapomniałem, że jestem w Bangladeszu i że tutaj wszędzie na każdym kroku jest szyf. Więc prawdopodobnie wyjdzie gorzej niż chciałem, bo cały kapelusz będzie w syfie, w pyle, w piasku, we wszystkim. Badajcie na to. Pomożemy dla gościa popchnąć. Niech idzie do przodu. Kolega się męczy, to popchnę trochę. Elo mordo. Ale ciężkie, ja pierdzielę. O kurde, mordo. Nie lepiej w ogóle edytować filmy na YouTube'a? Nie lepiej edytować filmy na YouTube. Cholera heavy. Ciężkie jak cholera. Ja pierdzielę. Dobre, chłopaki już na prostej dadzą radę. Działaj, mordo. Pamiętacie ten lincz publiczny, który był w odcinku numer 6? Najprawdopodobniej numer 6. Sąd publiczny, to było tutaj. W tym właśnie miejscu się odbywało. Bezpośrednio przy drodze, bezpośrednio przy targu, w małej restauracji lokalnej, gdzie można się napić herbaty. No ciekawe, co się z tym gościem stało finalnie. Ale myślę, że go tak zajechali psychicznie i fizycznie, że już nigdy nie spróbuje czegoś ukraść. Warunki bangladeskie. Patrzcie na to. Patrzcie, jakie karety. Ale kareta odwalona. Taką karetą po mieście się wozić. No, lepiej niż w Zakopanem. Szefunciu, ja cię kręcę. Aż podejdę, zobaczę, jak w tej karecie klimatyzacja jest. Dzień dobry. Ja odwalone. O kurde, jak na wesele. W szoku jestem. Ale nas to nie stać na takie rarytasy. Hopa! Siemandero! Ale bryka! Kurde, zarąbista! Nie siadam, ja nie jadę w tamtą stronę. Elo! Mordo, jak tam? Wszystko dobrze? Pytam mu ziomka, bo się zagapił. O, widziałeś jak ten? Popchnął go delikatnie, ten już mu pało w kręgosłup. Nawet nie zareagował, normalna sprawa. Co tam będzie się przejmował? Co to pierwszy raz? Ktoś go pyknął po plerach? Nie ma co wynikać, wyrąbane. Idę ten. Salam alejkum. Alejkum salam. Moi koledzy. Czapeczki kupuję. Podchodzę, już tam chyba wytargował. O, czapeczka, salam alejkum. Elo mordo. Pokaż czapę. Czapa.
Może taka by była lepsza? Patrzcie na to. Bejsbolówka, ktoś mówił, bejsbolówkę Tomek załóż. Panie drogi, cała szyja, cały tył by był osmalony w bejsbolówce. Bejsbolówka spoko, ale nie na podróże, moi kochani. Kapelusz, tylko i wyłącznie. Mordo, co to za kierpce są? Fajne. Przewiewne, tutaj dziury. Ile? Dychę dam. Za dychę oddasz? Nie odda za dychę. Nie, to jest miotka. Koleżka, wiecie, co jest ten, żeby elegancko nie było, wiecie, zabrudzone. No. Wafel kierownik pomaga mu. Elegancko, zobaczcie taką tą. Dba o jakość. Jakość podstawa. Niestety punktualność ludzi w Azji i na Bliskim Wschodzie pozostawia wiele do życzenia, bo my z tym ziomkiem się umówiliśmy na 12 na Łódź. I wyobraźcie sobie, która jest? 14. Dwie godziny. I on jeszcze czapkę kupuje, bo jest tak podjarany, że w ogóle jeszcze czapkę musi kupić, bo uznał, że pali mu słońce. Więc wyobraźcie sobie dwie godziny obsuwy, póki dojdziemy jeszcze na prom. To jest pół godziny, jeszcze ten fakt, że nie wiemy, o której mamy to Łódź, to też może być i oczekiwania 2 godziny i oczekiwania 5 godzin, no bo nie wiemy o której, no. Lecimy dziki. Koleżka ma czapkę, jest czapeczka. Widzicie go? Jest czapeczka. How much did you pay? Salam alaikum. Salam alaikum. What's your name, please? Thomas. Thomas. Pogadanki. Where come from? From Poland. Poland. Spadamy, bo już się rozgadał. Już się rozgadał. Dwa zdania max. Koleżka 4 zł za czapkę zapłacił. Mówi, że trochę go bambuko zrobili. No ale było widać, że się śpieszy, że chce czapkę. Więc wykorzystali to. No i tyle, no. 4 zł za czapkę. Żeby wejść na teren portu, trzeba zapłacić 10 taka. Bez tego nie jesteśmy w stanie wejść na Łódź, więc tylko płacimy i wbijamy. No ładnie koleżka sobie wykombinował. Szacunek pełen. To jest, powiem wam, kreatywność. Na sznurku szmata lata, a nie, że z kijem będzie latał, tylko sobie lata na sznurku. Elegancko, mordeczko. Dobra robota. Jesteśmy na łodziach. Teraz trzeba wejść do środka i ogarnąć bilet. Pytanie, czy nam sprzedadzą. No ale tutaj dużo miejsca, przecież nie świrujmy. Nie świrujmy, że wiecie. Proszę bardzo. Najniższa klasa. 3 godziny. Tu koleżka będzie sprzedawał. Salam alejkum. Alejkum assalam. No. Dawaj kumpel. Zaraz tutaj zobaczymy co tego. Co single given that? Single given. Double given. No, single given. Then gunda. Chłopaczki na łodzi mają takie biureczko małe. Przy samym wejściu. Tu jest wejście. Tu są chłopaczki. I chłopaczki tutaj sprzedają bilety. Tutaj trzeba przyjść. Ziomeczek musicie wpisać do notesa. I później musicie wydać bilet. Żebyś mógł zostać na pokładzie. A tutaj zaraz wam pokażę. To jest najniższa cenowa półka. My będziemy płynąć 2 łodziami, ponieważ jedna łódź jest w ciągu dnia i chcę wam pokazać, co się dzieje na łodzi, a druga łódź tam do naszego punktu docelowego jest wieczorem, dopiero o 22, więc będzie słabo widać. Zatem płyniemy najpierw jedną, a później popłyniemy drugą. Jest to bardziej kosztowne, ale chcąc pokazać wam, jak to wszystko wygląda, no niestety trzeba się liczyć z kosztami. W porcie życie tętni. Jedni chodzą, sprzedają różne produkty od razu, inni coś wyławiają, inni coś naprawiają, inni coś wyładowywują, ktoś inny sobie jakieś oponki na głowie niesie, siemandero. No, słuchajcie, biznes kwitnie. I wyobraźcie sobie, że codziennie tutaj przewalają się tysiące ludzi. To jest ogrom, to jest masa pierwiastka ludzkiego. Oni muszą zjeść, oni muszą się odlać, oni muszą się załatwić. No. I tutaj patrzcie, ile ryb jest. Ale stąd ryb nie jemy. Prawda, mordo? Właśnie. Nie świruj. Ty, a oni tam, zobaczcie, łowią.
łowią ryby w takie pułapki. Ale jaja. Ale patrzcie, jak chlapią ryby. To są wszystko ryby, moi drodzy. To są wszystko ryby. O kurczę. A wiecie, czemu jest tak dużo ryb? Ze względu na to, że oni tutaj jedzenie wrzucają i te ryby po prostu mają jedzenie, więc tutaj ławicami przypływają. Co tam, mordeczko? No, dobrze jest. Patrzcie na to, no ziomek gołymi rękoma łowi. O, pyk, i złowił, wyrzucił. Widzieliście? Jaka kurde ten? Dawaj, mordo, selfie. Dawaj, jest, elegancko. Z kierownikiem selfie. Kiedyś będzie człowieku tyle warte, że cały pół państwa Bangladesz będziesz mógł kupić. Dobra, jedna fota na porcie i wystarczy. Koleczka do Czadpuru krzyczy. Patrzcie, tutaj koleczka ręką waży. Dorzuca do torby. Na słowo honoru tutaj. My do Czadpuru lecimy. 200 taka. 200 taka to jest jakieś dycha. Gdzie mój koleżka? Zgubiłem kumpla, sam popłynę. No zobaczcie na to. Stare statki. Stare promy. Stare łodzie, stare kutry rybackie. Wszystko jest na brzegu. Wszystko stoi po prostu. Powiem wam, że niesamowicie to wygląda. To jest normalnie jak z jakiegoś filmu, jakiegoś horroru. Normalnie wyrzucone na brzeg, no bo kto to zutylizuje? Na to nie ma pieniędzy. Proszę ja was. Proszę, a tutaj mamy sprzedawcę na łodzi. Pływa, sprzedaje towar, dobił do brzegu. Siemadero, mordo. Wszystko sprzedają. Ciasteczka, chlebki, owoce, daktyle. Proszę bardzo, daktyle dobry sort, bo pszczoły latają. Zobaczcie, kolejny. Jest i kumpel. Correct? Yeah, 200, correct. It's fixed. 200. Elo, mordo. Dawaj, mordo. Dawaj, mordo. Dawaj, mordo, zdjęcie. Elegancko. Pozdrowienie dla wszystkich czytelników. Jak to daleko? Elegancko, mordo. Ba, mamy to. What he say? I didn't know. You didn't understand. No nic, no pozdrawiam was, moi kochani. Co tu dużo mówić? Moi kochani, startujemy za 25 minut. Dobra czasówka, witam serdecznie dyrektora, ojca, kierownika, syna. Cały przyjaciel, siemadero. O, żółwia nie chcę przebić, zaraz tutaj panie dostanie. Proszę bardzo, to są nasze klimaty, moi kochani. Miejsce do wyboru do koloru, z lewej, z prawej, nie ma rozdziału na kobiety. Dzień dobry, witam serdecznie. Koleżka, łabędzia chyba wziął. Przywiązany. Siemanegos. Się boję, no. Jak nie dziagnie. Siemanegos. Co tam, młody? Ty, to łabędź chyba, co? To nie jest kaczka. To są takie luksusowe te. Nie wiem, gdzie on nie prowadzi. Może on też zapomniał, że jestem... Backpackers. Nasza łódź będzie płynęła 3 godziny. Mamy najtańszy bilet. Dlatego też nie możemy... Te krzesełka należą tutaj do kabin. No tam już pomijając. To masz zagwarantowane siedzenie przed swoim wejściem do kajuty. Dużo nie ma kajut, bo to jest krótki dystans, więc ludzie tak za bardzo nie kupują. Chyba że z dzieckiem, chyba że z rodziną. My nie mamy nawet miejsca siedzącego, moi kochani. Więc musimy bardzo mocno improwizować. Czy wy czujecie? Elo, mordeczki, za chwilę będziemy startować. Co tam u was słychać? Dobra, nie świrujmy, bo zaraz... Słuchajcie, jak kapitan przyjdzie, to wbijamy za kabinę, za fajerę. Dobra? To jest cały kierownik. Można zobaczyć? Cały kierownik łodzi. I on tu, o tutaj. Tutaj? Przycisnąć można? A, sygnał. Że zaraz.
zaraz odpływamy. Zaraz odpływamy. Jerzoszka chyba nigdy nie był w kabinie, co? Zaraz lecimy. Mordo, mordo. Czego ty się boisz? Ten typek, widzicie, te co ja wam opowiadałem, że transpłciowe osoby, patrz jak się ziomek boi. They ask money. I know. Don't worry. Patrz, koleżka już wysypuje z hajsu, a koleżka już płaci. Ja go tak trochę osłonię, żeby nie musiał płacić. Oni tutaj wszyscy muszą płacić. Taka sytuacja. Koleżka się wystraszył i poszedł. Paczek odetchnął z ulgą, bo musiałby zapłacić, bo musiałby wyskoczyć z hajsu. Don't worry, you are with me. If you didn't pay, what they doing? Sometimes they are going to be crazy. They can be tough. Yeah. And really? Also they can hit your number one. Really? Yeah. No, they pee? Yeah. No way, really. Mogą cię oblać. Czujesz to? Tak. Co ty gadasz? Kopą mogą ci dać, mogą cię oblać. Ja nie mogę, to jest grubo. To jest gruba faza. Temu ludzie płacą. Koleżka mówi, że teraz sytuacja troszkę lepsza dla transpłciowych ludzi. Ze względu na to, że rząd przyzwolił im na pracę w rządzie, w sensie w robotach takich, wiecie, rządowych, jak na poczcie i nie wiem, gdzieś tam, nie wiem, na stacji kolejowej, więc chirurzy też mogą pracować, kiedyś nie mogły, więc na ulica to było jedyne miejsce utrzymania, ale ludzie wciąż po prostu, jak idzie hidża, to po prostu normalnie sikają pod siebie ze strachu, tylko jak idzie, to już tylko tak, ręka do kieszeni, hajs przygotowany i tyle. Po prostu powiem wam, że sieją terroryzm. Nie pamiętam, w którym odcinku troszkę więcej o tym mówiłem. Seria z Indii, odcinek, nie pamiętam który, może 12, może 13, musicie poszukać. Ale jest napisane, że tytuł jest wymowny, więc znajdziecie. Polecam playlistę Indii. Koleżka, sygnał, będziemy odpływać. Stary sprzęt. Prawdopodobnie jeszcze angielski. Nie, co ja mówię, zobaczcie. Ship Norway. Norweski ten, from Norway. Zobaczcie, to jest piękne. Dla koleżki się popsuł plecak, bo miał dużo towaru w nim. Pęk. Podchodzi do gościa na tym, na brzegu. Gość mu chwila, moment, 5 minut szyje. I zrobione. Płaci, załóżmy, 20 ichniejszych i zrobione. To już jest, moi kochani, ostatnie wezwanie do wejścia na pokład. Ruszamy, Dubska, moi kochani, bo ruszamy w drogę. Odpływamy, patrzcie, jaki maluszek, o kurde, ale malutkie. O Matko Święte. Prawdopodobnie na dniach wyszło z jaskini. Patrzcie na gościa. A nie zdąży, ale jaja! Badaj! O kurde! Ostatni gwizdek, ty! O kurde! Ale świry! No badaj, ty! To się nazywa na ostatnią chwilę! Mordo, wskakuj! I mordo... Nie, on nie ten nie płynie z nami? Ale jaja! No. Dobra, mordeczki, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, kierownik pozdrawia. Elo, ja już do stolicy to nie wrócę. Za duży hałas, za duży harmider dla kierownika. Elo, mordule, dbajcie o siebie. To jest niesamowite, jak wyglądają te w ogóle statki, te kontenerowce. I to wygląda jak jakiś w ogóle warsztat. Wygląda jak cmentarzysko, ale wygląda też jak warsztat.